Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam pokazać Wam moją tawułę Grevesheim, inaczej zwaną norweską. Jest to przepiękna roślina, jak tutaj widać. W kwietniu obsypuje się cała takimi pięknymi, białymi kwiatkami. A do tego przepięknie pachnie, naprawdę. Ta moja tabuła ma już trochę lat. Ja ją dosyć sukcesywnie tnę, bo tutaj jest takie miejsce przechodnie i posadziłam ją sobie pod oknem w salonie, żeby z salonu obserwować ten wiosenny, przepiękny akcent, jaki daje tawuła szara Grevesheim. No, ta jej nazwa, tawuła szara, jest taka trochę mylna, prawda, bo kwitnie ona na biało i skąd nazwa ta się wzięła, nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie tak się nazywa, no ale mówi się na nią również tawuła norweska, a to nie bez przyczyny, ponieważ jest to roślina bardzo odporna na mrozy i w naszym umiarkowanym klimacie świetnie się udaje. I co dziwne, jest dosyć rzadka w naszych ogrodach, bo mimo wszystko nieczęsto się spotykam z tą przepiękną rośliną, ale chcę powiedzieć coś na temat jej uprawy. A mianowicie na jakich stanowiskach najlepiej zakwita, jaką preferuje glebę i jak się z nią obchodzić. Zacznę więc od stanowiska, ponieważ jest to najważniejsze. Ja sobie wyszłam teraz rano, mamy poranek, bo akurat słońce mi tutaj ładnie ją oświetla i posadzona jest ona od południa przy ścianie domu, jak tutaj widać, a to też nie bez przyczyny, ponieważ południowe stanowisko i osłonięte od wiatru jest bardzo istotne w kwestii kwitnienia, ponieważ najpiękniej ona właśnie kwitnie, jeżeli posadzona jest na słońcu. A osłonięcie od wiatru jest to taka ochrona, żeby wiatr, potrząsając tymi pięknymi gałązkami, zbyt szybko nie strząsał tych drobniutkich kwiatków. Tawuła norweska kwitnie tak ze 3 tygodnie. No nie jest to jakiś długi okres, ale zważywszy na to, jak przepięknie wygląda, warto jednak pokusić się o posadzenie tej przepięknej rośliny. I jeżeli chodzi o glebę, to nie jest ona jakoś stosunkowo wymagająca, wystarczy jej zwykła gleba. Tutaj nie ma większego wpływu pH gleby, ważne, aby była lekka i przepuszczalna. Na ciężkich, podmokłych glebach może rosnąć trochę gorzej, więc warto rozważyć rozluźnienie takiej gleby, jeżeli takową posiadasz w ogrodzie. Pięknie rośnie posadzona jako soliter, jak w tym przypadku. No, muszę się mocno cofnąć, żeby ją tutaj całą objąć. Ale dekoracyjnie również wygląda sadzona w szpalerach. No wówczas musimy zachować dosyć duże odległości, tak około metra. No to też w zależności, jaki chcesz uzyskać efekt, czy bardziej zwartego żywopłotu, czy takiego bardziej naturalnego, bo taki naturalny pokrój tawuły jest niesamowicie interesujący. Ona tak ładnie się rozkłada i nadmierne jej przycinanie powoduje to, że ten naturalny pokrój zanika. Ja ją tutaj muszę bardziej przycinać, z tego względu, jak już wspominałam, że jest tutaj ścieżka. No i tutaj sobie często chodzi mój pies. No i wszyscy również przechodzą. O, to jest ścieżka wydeptana przez pieska. I piesek sobie tutaj podąża. No mój piesek jest nieogolony, z tego względu, że fryzjerzy psi są aktualnie zamknięci ze względu na pandemię i musi chodzić taka zarośnięta.
Jeżeli chodzi natomiast o mrozoodporność tawuły szarej, to jest ona bardzo mrozoodporna. Nie było jeszcze takiej zimy, żeby mi zmarzła, no ale ona jest tutaj posadzona pod ścianą domu, gdzie ma cieplutko od strony południowej. I całkiem dobrze tutaj jej jest. No akurat uchwyciłam ten moment, kiedy ona przepięknie zakwitła. Na szczęście jest ciepło i słonecznie, a ona to lubi najbardziej. Tawuła szara jest ozdobna nie tylko wiosną, ale warto wiedzieć, że bardzo ładnie przebarwia się również jesienią na taki żółto-czerwono-pomarańczowy kolorek. I akurat w przypadku tego krzewu te wszystkie barwy jesieni są wspaniale uwidocznione. I ma takie piękne, drobne, lancetowate listeczki, które również stanowią swoistą ozdobę, nawet jak już przekwitnie. A przekwitając, osypuję sobie te białe kwiatki pod krzew i wygląda to naprawdę bajecznie. Jeżeli jest sucho, to w czasie kwitnienia dobrze ją podlać, no bo wiadomo, kwiatki będą dłużej trzymały się na roślinie i będzie ona dłuższy czas cieszyć nasze oczy. No w tym roku znowu u mnie jest susza, kwiecień, praktycznie nic nie padało, ale ja ją tutaj nawadniam sztucznie niestety, bo chcę cieszyć się jak najdłużej tym przepięknym widokiem. No i jak wspominałam, posadziłam sobie ją tutaj pod oknem od salonu, więc i z domu mam wspaniały widok. Ważnym zabiegiem przy tawule jest cięcie. Pamiętaj, że tawuła kwitnie na pędach zeszłorocznych. Także przycinać ją należy dopiero po kwitnieniu. Jeżeli przytniesz ją wczesną wiosną, no to pozbawisz się większości tych przepięknych kwiatów. No jak mówiłam, ona ma takie tendencje do zwisania. Jeżeli by się ucięło taki pęd, no to nie będzie już miała takiego pięknego, zwisającego pokroju. Mi się podobają tawuły w ogóle niecięte. No, ale na to sobie można pozwolić, jeżeli mamy miejsce, żeby ją puścić tak zupełnie naturalnie, żeby sobie rosła i wówczas ona kwitnie najpiękniej i najładniej wygląda. No, ta moja jest podcinana, więc nie jest w pełni trzymana w takim naturalnym pokroju, ale trochę sztucznie ją tutaj modeluję. Mimo wszystko wygląda bardzo ładnie. Także jeżeli chcesz sobie posadzić taką tawułę, najlepiej wyeksponować dla niej takie miejsce, gdzie będzie miała możliwość fajnego wzrostu, bo ona rośnie dosyć szeroka, tak około 2 metrów i na 1,5 metra wysokości. Jest krzewem rozłożystym i najładniej wygląda puszczona w sposób naturalny. No ale jeżeli masz malutki ogródek, również możesz cieszyć się jej pięknem, po prostu corocznie ją przycinając, tak jak w moim przypadku, bo ja muszę corocznie ją przycinać, żeby mi tutaj nie wchodziła na tą przechodnią ścieżkę. Czyli jak tawuła mi zupełnie przekwitnie, ja sobie te bardziej wybujałe pędy obcinam. No i oczywiście czekam na kolejny sezon, kiedy powtórnie zakwitnie, ale zanim zakwitnie, cieszę się jeszcze jej ładnymi liśćmi całą wiosnę, lato i potem jesienią, jak się przepięknie przebarwiają na ten żółto-pomarańczowo-czerwony kolor. I nie jest to roślina, która śmieci,
wbrew pozorom, ma dosyć dużo tych listeczków, ale one są tak drobne, że ja nawet ich nie grabię, one gdzieś tam później z wiatrem odfruwają i nie śmiecą jak na przykład katalpy, które mają liście wielkie i jeśli się ich nie zgrabi, no to niestety wiatr ich samoczynnie nie usunie. A w przypadku takich drobnych listeczków jak u tawuły szarej nie ma z tym żadnego problemu. Także mam nadzieję, że spodobał Ci się ten przepiękny krzew i sprawisz sobie taki w ogrodzie, żeby Ciebie również zachwycał. A jeżeli masz jakieś pytania w kwestii uprawy tawuły, to gorąco zachęcam Cię do zadawania ich w komentarzach, a z chęcią odpowiem. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, miłego dnia i pa, pa! A jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z nich. Odsyłam Cię również do innych moich mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy na mojego bloga, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji. Linki do mediów społecznościowych oraz do bloga znajdują się pod filmem.